Siadaj. Tak, bo tutaj musi być, tak jak mówię, mieszkańcy, omijający miejscowość bez szyby musi być w tym pierwszym miejscu. Proszę Państwa, jest 17 godzina, ja myślę, że kto miał przyjść, to przyszedł. Ja pozwolę sobie, że ja tutaj wystąpię w roli gospodarza, a nie tak jak co niektórzy mówią, że jestem sprawcą całego zamieszania. Nie tylko pan, więc ksiądz też. Nie, zamieszany. A to już o nim nie mówmy, czy... No właśnie, gdzie to drugi? Oskarżony. Wyjaśnimy to za moment. Chodzi o to, żeby do tego tematu podejść w ten sposób, że nikt tutaj nie jest przeciwko czemukolwiek, natomiast wszyscy, którzy tutaj przyszli w dniu dzisiejszym, myślę i tylko i również mieszkańcy i gminy i miasta Giżycka chcą, żeby w mieście i w gminie i w powiecie się nam wszystkim żyło najlepiej. Ja ze względu na swój zawód, a jestem z wykształcenia architektem, natomiast przez kilka lat byłem kierownikiem zespołu urbanistycznego, który projektował pewne rozwiązania w obrębie miasta Giżycka i okolicy. Brałem udział we wszystkich spotkaniach, które się, no nie we wszystkich, w trzech spotkaniach, które się odbywały odnośnie projektu ulicy obwodowej w Giżycku. Projekt został zlecony przez Urząd Miejski, natomiast wygląda to w ten sposób, że ulica obwodowa, bo jak wiecie Państwo, ulica obwodowa straciła charakter obwodnicy miasta już 20 albo 30 lat temu, więc się natomiast nazwa pozostała, ulica obwodowa, więc ktoś potraktował, że ulica obwodowa w Giżycku jest obwodnicą miasta. Jeżeli byśmy do tego podeszli w ten sposób, że obwodnica miasta ma tak zafunkcjonować, jak to zostało zaprojektowane, to rzeczywiście się znajdzie wtedy taka sytuacja, że przez środek Giżycka zostanie przeprowadzony tunel albo rzeka, którą będzie funkcjonował ruch tranzytowy przez Giżycko, natomiast nam jako mieszkańcom pozostaną węzły komunikacyjne i tak zwane ulice serwisowe o szerokości tam 5 metrów, którymi będziemy sobie być może mogli dojechać do przez nas funkcjonujących firm lub mieszkań lub na osiedle. Projektanci ulicy obwodowej zbadali ruch na ulicy obwodowej. Zbadano go w kilku punktach, między innymi no, w tych takich najbardziej newralgicznych, naprzeciwko cmentarza, w okolicach mostu tego betonowego i się okazało, że ten ruch jest bardzo duży. Natomiast nikt się nie pofatygował zbadać ten ruch na ulicach dojazdowych do Giżycka. A mianowicie trzeba było go zbadać w okolicach, tu jest skrzyżowania w Kąpie, w Spytkowie i być może za Wilkaskami. I by się okazało, czy ten ruch, który jest ruchem tranzytowym na ulicy obwodowej, to jest ruch mieszkańców miasta, czy ruch zewnętrzny. Pada taki argument, że za 20 lat będzie 3 razy więcej samochodów jeździło ulicą obwodową, ponieważ no, to będzie tak duży ruch zewnętrzny tranzytowy, że nie wiadomo, jak my sobie z tym poradzimy. Natomiast na tym spotkaniu, które się odbyło w Domu Kultury, ja zadałem pytanie dla pani z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czy ktoś uwzględnił to, że ruch tranzytowy u nas będzie zdecydowanie mniejszy po wybudowaniu drogi krajowej numer 16. To jest taka droga, która biegnie z Ełku przez Orzysz, Mikołajki, Mrągowo do Olsztyna oraz po wybudowaniu drogi ekspresowej, czy też autostrady tak zwanej Via Baltica, która ma łączyć kraje nadbałtyckie Unii Europejskiej, Litwę, Łotwę, Estonię, przez Polskę z resztą Europy. I ta droga również będzie przebiegała przez Ełk, Łomżę i w kierunku Warszawy. Więc ta pani odpowiedziała, że nie. Więc badania, stąd mogę wnioskować, że badania były oparte na naszym ruchu wewnętrznym. Ruch wewnętrzny jest taki, że większość z nas kilkakrotnie w ciągu dnia, jeżeli mamy jakąś taką różną pracę, wyjeżdża na ulicę obwodową. Bo każdy z was w jakimkolwiek momencie, aha,
Jeden punkt badania był tutaj w Bystrym, naprzeciwko wjazdu na kemping. Każdy z osiedla, na przykład w Bystrym, jadąc do Giżycka, to co najmniej dwa razy przejeżdża ulicę, ten punkt badania. Jadąc do pracy, wracając z pracy. Więc zwróćcie uwagę, że cały ruch na ulicy Obwodowej, od Bystrego poczynając, a kończąc na Wilkasach, się opiera na tym, że to jest ruch lokalny mieszkańców. Chcą nam wmówić, że u nas tutaj będzie tak duży ruch tranzytowy, że powinny powstać dwie jezdnie dwupasmowe, rozdzielone 3 metrami zieleni z ulicami serwisowymi, żeby ten ruch tranzytowy, który wąskim gardłem w Bystrym, ulicą o szerokości tam 7 metrów, a później w Wilkasach ulicą też o szerokości 7 metrów, ale żeby ten ruch tutaj w okolicach Giżycka się rozładował. I wmawiają nam, że to będziemy mieli takie wielkie szczęście, że nasze dzieci będą nam wdzięczne za to, że za 20 lat będzie tak komfortowo, bo ktoś, kto będzie chciał wyjechać z Giżycka na przykład na ulicę Dworską, to będzie musiał pojechać na rondo, powiedzmy sobie, w okolicach ulicy w tej chwili Węgorzewskiej, tam z tego ronda pojechać gdzieś tam. Rozwiązania komunikacyjne po prostu powstają nie dla mieszkańców. Skąd ten nasz protest jest? My jesteśmy za tym, aby ulica Obwodowa w Giżycku była ulicą zmodernizowaną, poszerzoną, nowoczesną, ale ulicą dla mieszkańców. My nie chcemy ulicy tranzytowej, która będzie tranzytowa, komfortowa dla tych, którzy przyjadą z zewnątrz, a będzie utrudniała życie mieszkańcom miasta. Ponieważ jeżeli każdy z nas będzie musiał, żeby się dostać w różne części związane z obwodówką lub za obwodówkę, przejechać dodatkowo średnio około 20% więcej kilometrów dziennie. Więc spalimy 20% więcej paliwa, zużyjemy 20% więcej opon, zużyjemy samochodów 20% więcej, zanieczyszczymy środowisko 20% więcej i zużyjemy tego czasu 20% więcej. Nikt nam również nie mówi o tym, jak będzie wyglądała modernizacja tej pięknej drogi, bo ta droga jest naszą drogą wewnętrzną. Jeżeli tak wielka inwestycja będzie, to przez najbliższe kilka, znaczy ten okres budowy tej drogi, nasze życie będzie totalnie sparaliżowane. No ponieważ się okazuje tak, że no w sumie każdy, no kto, czy ktokolwiek z Państwa chociaż raz dziennie nie wjeżdża na obwodówkę, no każdy z Was. Nie ma takiej możliwości, żeby tak nie było. Projektanci... Jest jeszcze jedna kwestia. Kruszywa. Kruszywa do budowy. Ja, przepraszam, woli uzupełnienia. Jak uczy doświadczenie budowy drogi 59, tej za Wilkaskami, w okolicy brakuje kruszywa do budowy dróg i całe zestawy wagonów były przywożone na Giżycki dworzec i później ulicami naszego miasta, zazwyczaj nocą, wywożone na place budowy. Cała ta inwestycja nie zostanie oczywiście wybudowana z kruszywa, które zostanie przywiezione z zewnątrz, ale znaczna jej część. I te samochody spowodują rozjeżdżenie naszych dróg w mieście, zagęszczenie i pękanie ścian naszych domów, za które nikomu do głowy nie przyjdzie, aby nam wypłacić jakąkolwiek rekompensatę. Tak, dziękujemy. To jest i teraz prawda jeszcze, prawdziwa. I teraz jeszcze następny element. Zgodnie, to się chyba wszyscy zgodzą z tym, że koszt budowy obwodnicy Giżycka, bo tak to określę, został oszacowany w tym roku na 260 milionów złotych. Budżet miasta Giżycka z kredytami, z wszystkim czym, roczny to jest około 100 milionów złotych, tak? Budżet gminy Giżycko, panie wójcie, ile jest? 43 z utrzymaniem szkół i tak dalej. Więc ja jako wieloletni działacz samorządowy wiem, na czym polega ta zagrywka. Po prostu to polega na tym, żeby nam, ciemniakom z Giżycka, wcisnąć taki projekt, który trafi na półkę, ponieważ nikt w państwie polskim, które w tej chwili jest na tyle niezamożne, nie zdecyduje się wydać 260 zł. Pani Czesławie obiecywano, że być może za 2-3 lata inwestycja się rozpocznie. Natomiast